Cześć. Już za parę minut w budynku za moimi plecami zacznie się konferencja Nokii. Co pokaże Nokia? No chyba wszyscy dobrze wiemy, ale przekonajmy się. Idziemy do środka. No to zaczynamy po kolei. Nokia 210, czyli prosty feature phone z 2,4-calowym wyświetlaczem i aparatem VGA, no ale też trochę internetowy, bo mamy tutaj chociażby przeglądarkę Opera Mini. Prosty, niedrogi telefonik dla tych, którzy nie potrzebują wiele i nie oczekują wiele. Klasyczna budowa, bateria pewnie będzie pracować dosyć długo. No i cóż, nic wielkiego, jedźmy dalej. To już Nokia 1 Plus, czyli troszeczkę wyżej ponad feature phone. Duży ekran, 5,45 cala, ale w sumie prosta konstrukcja. Czterordzeniowy procesor Mediateka, bateria 2500 mAh. Z tyłu aparat 8 mega, z przodu 5, czyli nic wielkiego. No i oczywiście Android Go. Ale telefon też taki dla, powiedzmy, mniej zaawansowanych, mniej wymagających użytkowników. Wiecie co, zauważyłem, że on jest bardzo lekki. No i do tego ma dosyć fajnie wyglądającą obudowę. Naprawdę, jak na tani telefon, wygląda to bardzo dobrze. Obudowa ma taką porowatą strukturę, będzie fajnie leżeć w dłoni i będzie trwała. To na pewno będzie trwała. No oczywiście plastik, no nie oczekujcie tutaj cudów. Ale myślę, że ten telefon wygląda całkiem przyzwoicie i może zadowolić kogoś, kto nie potrzebuje od smartfona wiele i nie chce wydać na niego zbyt wiele. No i przesuwamy się coraz wyżej w hierarchii Nokii. Tu już mamy Nokia 3.2. Ekran 6,26 cala HD+, czyli dość duży ekran, na rozdzielczość no nie najwyższa. Z tyłu aparat 13 mega, z przodu 5, bateria przyzwoita 4000 mAh. No i tu ciekawostka. Dioda powiadomień w włączniku, w klawiszu i dodatkowy przycisk uruchamiający asystenta Google. Oczywiście Android 9, a sercem telefonu jest Snapdragon 429. Mamy tutaj też kroplonocz, jak widać, odblokowywanie za pomocą rozpoznawania twarzy i obudowę wciąż jednak niestety stworzywa, ale za to błyszczącą. I też w sumie całkiem ładną, tylko paskudnie się i bardzo szybko brudzącą. A oto już Nokia 4.2. Trochę mniejsza od trójki, bo ma 5,7 calowy ekran, ale wciąż z kroplowym noczem. Aparaty z tyłu podwójny, co ciekawe. 13 plus 2 megapiksele, z przodu 8, czyli jest, powiedzmy, niewielki progres w stosunku do trójki, ale niewielki, bo te 2 mega to niewiele zrobią. Bateria natomiast jest mniejsza niż w 3.2, bo ma 3000 mAh, ale poza tym, pomijając te szczegóły, to te telefony są dosyć do siebie zbliżone, są bardzo podobne. No i oczywiście nadal mamy obudowę z tworzywa, chociaż całkiem zgrabnie, całkiem przyzwoicie wykonaną. No i czas na gwiazdę popołudnia, czyli Nokia 9 PureView. Prawie 6-calowy ekran, 2K OLED oczywiście. Mamy tutaj 20-megowy aparat na froncie, ale bez notcha, jak widać. No i akumulator 3320 mAh, w środku Snapdragon 845 i 6 GB RAM-u plus 128 GB pamięci, czyli całkiem fajne zestawienie. No ale moi drodzy, najważniejsze to się czai tu z tyłu. 5 obiektywów firmowanych przez Zeissa. No jak widać, jest jeszcze dioda, czujniki, czyli dokładnie to, co widzieliśmy już od dawna w przeciekach. Tutaj się dowiedzieliśmy, że część z tych obiektywów działa, wykonuje zdjęcia monochromatyczne, część w kolorze, część rejestruje głębie. W tym momencie nie zapamiętałem, przyznam szczerze, który za co odpowiada. W każdym razie aparaty te pracują łącznie, by dać jak najlepszą rozpiętość tonalną i jak najlepszą jakość zdjęć, ale oczywiście można się też przełączyć w tryb monochromatyczny. I na tym kończymy już naszą relację z premiery Nokii. Firma pokazała w sumie 4 telefony, w tym jeden naprawdę wyróżniający się na tle konkurencji. Czy odniesie sukces? Jeszcze nie wiemy. Ale generalnie Nokia podąża utartą ścieżką i robi po prostu swoje. I to może się niektórym podobać. Oczywiście przypominam, że szczegółowe informacje i specyfikacje wszystkich nowych modeli znajdziecie na stronie mgsm.pl oraz w opisie tego filmu. A ja tymczasem żegnam się już z Wami, dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy, bo ja biegnę na kolejną konferencję. Do zobaczenia, cześć!